Jak w ogóle wyglądał Twój powrót do rzeczywistości? Teraz mówię o powrocie z Bali, bo nie wiem, wiem, że chcesz projektować ubrania, że projektujesz, że zajmujesz się modą, ale czy ty pracujesz właśnie nad tym, czy na przykład zajmujesz się czymś jeszcze? Wiesz co, ja zanim wyjechałam na Bali i przed programem, miałam normalną, że tak powiem, pracę, współpracowałam z projektantką mody i normalny miałam system, poniedziałek, piątek pracowałam. Jak wróciłam z Bali, jakby już tej posadki swojej nie miałam. Też zaczęła się jakby ten okres kwarantanny, więc pewnie też by to co nieco zmieniło. Ale faktycznie też się tym zajmuję, na co dzień bardzo intensywnie myślę, tworzę jakieś projekty. No na razie jestem zblokowana troszkę sytuacją po prostu, więc czekam, aż się ona zmieni. Okej, a jak myślisz, kiedy ruszysz? Bo tu wszyscy fani czekają na to, kiedy zobaczą ten efekt. Naprawdę? No bardzo bym chciała, aby czekali. No nie wiem, naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie wiem, jak będzie wyglądać sytuacja. Ja, żeby pozyskać chociażby materiały na rzeczy, które chcę stworzyć, to muszą być otwarte inne rzeczy, Sklepy sklepy, handlami. hurtownie i tak dalej, więc no więc tutaj nie jestem w stanie się określić po prostu.